moim życiu medycznym. Nie zawsze to było wygodne dla mnie i nawet z tego powodu przez kilka lat się wstrzymywałam od pracy zawodowej jako lekarz. Bywały takie momenty, kiedy ktoś mówił, że chce prawdziwego lekarza. To musiało być chyba bardzo przykre. No to jest trudne. Michelle, to pierwszy raz, kiedy widzę Cię w blondzie. Jak Ty się czujesz w tym kolorze? Powiem Ci, że czaiłam się na ten blond już od jakiegoś czasu, ale w końcu się odważyłam. Łukasz Urbański jest genialnym. Wiesz co, usłyszałam o nim jeden tekst, że jest królem polskich blondynek. Ja mówię, dobra, robimy to, namówiłeś mnie. Ja się czuję bardzo dobrze, ale powiem Ci szczerze, że jeszcze jestem na etapie szukania tego idealnego odcienia, więc mam co tydzień trochę inny kolor. Ale to jest niesamowite, bo faktycznie ten kolor Ci bardzo pasuje. Nie spodziewałabym się tego. Gdybyś mi jako brunetka powiedziała, że wpadłaś na taki pomysł, no nie wiem, jakbym zareagowała, a okazuje się, że naprawdę wygląda bardzo naturalnie. To bardzo się cieszę, że tak mówisz, dziękuję Ci bardzo, ale też mam takie wrażenie, że jakby patrzę na siebie, na początku rzeczywiście trochę nie poznawałam. Mówiłam, Boże, co się dzieje w tym odbiciu. No ale teraz wydaje mi się, że jakoś tak w miarę to naturalnie wygląda i to jest właśnie kwestia tego, żeby dobrać ten właściwy odcień. Nawet jeżeli on się zmienia, no to on jest cały czas gdzieś tam brany pod uwagę, jakby mój odcień skóry, który się latem właśnie zmienia, stąd te zmiany. Ale polecam wszystkim kobietom, które mają ochotę na jakąś zmianę. Nie ma czego się bać, tylko trzeba zrobić to dobrze, w sensie w sprawdzonym miejscu i włosy można wrócić do naturalnego zawsze. Ale nie wiem, czy wiesz, co się mówi, że jak kobieta zmienia fryzurę, to zmienia całe swoje życie. Czy tak jest też w Twoim przypadku? Wiesz co, jest takie powiedzenie, że jeżeli zmieniasz coś na głowie, to znaczy, że coś się wydarzyło w Twoim życiu takiego, co Cię sprowokowało do tej zmiany. U mnie trochę było na odwrót. Czyli wiesz co, zawodowo stabilnie, gdzieś tam w moim życiu nie dzieje się nic takiego prywatnie super ekscytującego niestety, więc stwierdziłam, że zaszaleję z kolorem włosów. No. Ostatnio widziałyśmy się w grudniu, wtedy też zrobiłyśmy wspólny wywiad i byłam zachwycona, jak został on odebrany, bo tam było chyba 150 tysięcy wyświetleń na samym YouTubie, a 500 000 na Facebooku i komentarze same pozytywne. Wiesz, w sieci niełatwo jest o chamski komentarz, bo jest wolność słowa, każdy ma prawo do napisać sobie, co chce, inaczej jest na żywo, a napisać każdy jest trochę bardziej odważny, a w Twoim przypadku to było aż takie zachwycające, że ludzie potrafili docenić Twoją taką skromność, życzliwość, szczerość i mądrość. Czy Ty widziałaś w ogóle to? Ja pamiętam, że się spotkałyśmy potem na gali Polsatu i mi szepnęłaś tylko szybciutko, że super był odbiór wśród widzów. Więc ja jestem naprawdę zawsze, przy każdym projekcie, który robię, z roku na rok, za każdym razem najbardziej wdzięczna właśnie widzom. No bo taka jest prawda, że to dla nich pracujemy, dzięki nim jesteśmy i nie próbuję nigdy oszukać swojego wizerunku ani widza i staram się być jakby fair w stosunku do osób, które nas oglądają, więc może to się gdzieś tam, znaczy nawet nie może, tylko rzeczywiście tak jest, że po latach gdzieś tam doświadczenia wiem, że ta prawda się przebija przez ekran. Jeżeli ktoś próbuje naciągnąć trochę rzeczywistość i sprzedać tak zwany fake news, no to też musi się liczyć z tym, że ten odbiór jest różny, a u mnie, no nie wiem, ja nie umiem kłamać, no. I lubię ludzi, więc zawsze się cieszę, jak się okazuje, że ludzie mnie też. To, co budziło zaskoczenie wśród widzów, to to, że jesteś lekarzem. No dla mnie to nie jest tajemnica, ale pytanie brzmi, czy faktycznie ty się spotykasz z tym w pracy, w gabinecie, że twoi pacjenci rozpoznają w tobie serialową Zosię z Rodziny Zastępczej? Rzeczywiście ten serial Rodzina Zastępcza do dzisiaj budzi się z ogromną sympatią i sentymentem. Jak gdyby osoby, które znają ten serial, zazwyczaj wypowiadają się bardzo pozytywnie. Więc mnie to cieszy, no bo jak spotykam kogoś, kto komentuje mój udział, czy na moją rolę, no to zawsze to są bardzo miłe teksty. Aczkolwiek akurat w dziedzinie medycyny, w moim życiu medycznym, nie zawsze to było wygodne dla mnie i nawet z tego powodu przez kilka lat się wstrzymywałam od pracy zawodowej jako lekarz, no bo za dużo osób jednak na tamte czasy kojarzyło mnie bardziej przez pryzmat właśnie dziewczynki z telewizji, a nie jako lekarza, któremu mogą powierzyć swoje zaufanie, swoje zdrowie. Więc no, bywały takie momenty, kiedy ktoś mówił, że chce prawdziwego lekarza.
To musiało być chyba bardzo przykre. No to jest trudne, bo ja jakby absolutnie nie miałam nawet takiego pomysłu, żeby się zbulwersować czy oburzyć, no bo ja wiem, że ludzie w szpitalach szczególnie, gdzie na oddziałach, no chociażby onkologicznych, gdzie się leczą często bardzo długo i to leczenie jest bardzo trudne, ta choroba sama w sobie jest, no wiadomo, bardzo, bardzo trudna. No to nie chcesz ryzykować kontaktu z lekarzem, który na twoje oko być może nie ma doświadczenia, prawda? Więc ja się po prostu pokornie wycofywałam, ale to rodziło w mojej głowie takie pytanie, czy ja jestem w stanie wykonywać ten zawód w Polsce. No ale minęło parę lat i dzisiaj pracuję prywatnie. I pacjenci, którzy do mnie przychodzą, jak gdyby większość z nich wie, że bywam aktorką dalej, ale nie budzi się to z... Znaczy moi pacjenci mi ufają, no. W prywatnej klinice jednak to trochę inaczej wygląda niż w państwowym szpitalu. Jasne, tu pozdrawiamy wszystkich, którzy tak, próbują nam przeszkodzić. No ale co, żyjemy i idziemy dalej. To, co budziło pytania widzów, to rodzaj tej medycyny, bo pamiętam, rozmawiałyśmy o medycynie naturalnej. Co to tak naprawdę znaczy, bo dla niektórych wciąż to jest zagadka. Wiesz co, medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna. W Polsce nazywamy medycynę wschodnią niekonwencjonalną, dlatego że jest ona rzadsza, jest nowsza pod względem ilości lat praktyki tutaj w Polsce, ale medycyna naturalna i medycyna zachodnia i wschodnia mają ten sam cel. Każdy lekarz, który kończy Akademię Medyczną, czy na wschodzie, czy na zachodzie, składa przysięgę, która mówi o tym, że zrobimy wszystko, żeby pomóc pacjentowi, no nie? I tutaj jak gdyby ja po to też mimo tego, że od dziecka praktykuję medycynę naturalną jako pacjent, czyli przy każdej infekcji od dziecka mama mnie leczyła w sposób naturalny, to chciałam skończyć medycynę zachodnią, żeby mieć dostęp do wiedzy i tej, bo to są dwie olbrzymie kopalnie wiedzy i w niektórych przypadkach, w niektórych chorobach trzeba ingerować farmakoterapią czy operacyjnie, a w niektórych trzeba się otworzyć na alternatywny sposób leczenia, naturalny, który nie obciąża pozostałych układów, typu lecząc, nie wiem, no, wrzody żołądka, bardzo często po 3 tygodniach wracamy z obciążoną trzustką, prawda? Więc tutaj ta medycyna naturalna... Czyli innego powoduje problemy w tak, tym organach. No, niestety farmakologia to jest tak, że jest... załóżmy, przykładowo, jedna strona zaleceń, dwie strony efektów ubocznych i powikłań, no nie? Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co przepisujemy, szczególnie młodym osobom, gdzie nasz organizm tak czy siak sam w sobie jest bardzo zdolny do regeneracji i często zamiast pakować od razu antybiotyk, no to można wyprowadzić chorobę w sposób naturalny, naturalnymi ziołami, akupunkturą i tak dalej. Mówi się, że lekarz uczy się całe życie. To pytanie, jakie plany na przyszłość? Czy faktycznie będziesz jeszcze robić kolejne jakieś kroki w tym kierunku? Oczywiście, że tak. Wiesz co, ja jeszcze nie robiłam specjalizacji, więc na razie próbuję się, jakby specjalizuję się dalej w kierunku właśnie medycyny naturalnej i chcę jak gdyby w tej dziedzinie zdobyć na tyle duże doświadczenie, żebym była już siebie jak gdyby jeszcze bardziej świadoma jako lekarz, ale otwieram się od roku na medycynę estetyczną, która absolutnie, bo dużo osób, nawet moje przyjaciółki aktorki mówią, że ale Michelle, jak to przecież medycyna naturalna, ty nagle estetyka? A ja mówię, że to jest jakby zdrowie wewnętrzne. Bez zdrowia wewnętrznego nie ma glow na zewnątrz, to pierwsza zasada, więc rzeczywiście priorytetowo trzeba zadbać o to, żeby być zdrowym w środku, ale później, jeżeli kobieta ma ochotę zadbać o jakość swojej skóry, why not? Jak gdyby jak najbardziej uważam, że różne mało inwazyjne zabiegi w zakresie medycyny estetycznej, czyli jakieś mezoterapie, lasery są super. Znaczy, jeżeli ktoś chce. Oczywiście. Tak, oczywiście, że tak. Wszystko jest dla ludzi z takim umiarem, równowagą. Skoro można wyleczyć niektóre kompleksy, to ja też no mam pewnie. Takie zdanie. Nie, nawet jeżeli ktoś całe życie przy każdym zdjęciu, które sobie robi, widzi ten nos i to sprawia, że gdzieś tam w środku się budzi pytanie, kurczę, czy ja się dobrze z tym czuję, czy to albo zdjęcie nie chce jest się dobre, tym pokazywać. Albo nie chce się pokazywać, no to dlaczego nie ma sobie tego poprawić, no nie?
Więc tutaj jest kwestia właśnie podejścia lekarza, relacja lekarz-pacjent, no bo jeżeli lekarz widzi, że tutaj jest kwestia wieloletnich gdzieś tam pragnień, zmiany, korekty tego naturalnego naszego wyglądu, no to jak najbardziej okej. Okay. Jeżeli to nie jest pod wpływem mody i takiego już przegięcia w drugą stronę, no to medycyna estetyczna czy nawet chirurgia plastyczna jest okej. Okay. Ale z umiarem, wszędzie musi być ten balans. Jak wszędzie, tak jak powiedziałaś. Pytanie, czy ty też coś sobie poprawiałaś, jak to jest u ciebie? Ja sobie niczego nie poprawiałam. Jedyne co zrobiłam, no to korzystam od roku z mezoterapii. Jeżeli jest zrobiona dobrym produktem i przez dobrego lekarza, no to jest to naprawdę super sprawa, to polecam. No i próbowałam laseru właśnie na przebarwienia jakieś tam, które mi się na buzi pojawiają latem, ale to bez takiego ciśnienia, więc spróbowałam, działa, może pójdę w tym kierunku, ale nic takiego inwazyjnego. Na koniec przygotowałam dla ciebie serię szybkich pytań, krótkich odpowiedzi. Jesteś gotowa? Dobra. Michel, kto był twoim idolem w dzieciństwie? Moim idolem w dzieciństwie i do tej pory jest moja mama. Dlaczego? Bo moja mama jest autentycznie jedną z najmądrzejszych osób, jakie stąpają po tej planecie, moim zdaniem. I jeżeli ona mi mówi jakąś swoją mądrość, to ja wiem, że ona nie mówi tego, bo tak fajnie brzmi w teorii, tylko ona rzeczywiście to praktykuje. Więc jest konsekwentna, autentyczna w tej swojej mądrości, dlatego jest moim idolem. Pieniądze dają szczęście? Pieniądze na pewno nie ograniczają twojego szczęścia i żeby czuć, żeby móc spełniać się jak gdyby w swoim potencjale, szczególnie w dużych miastach, w krajach, gdzie ta cywilizacja już jest, no to nie uważam, znaczy trzeba mieć zdrowy stosunek do pieniędzy. Pieniądze są ważne, dają ci dużo możliwości, ale nie mogą być priorytetem w motywacji do działania. Najprzystojniejszy aktor? Ale czekaj, bo się będę... Najprzystojniejszy aktor, jeżeli chodzi o światowych aktorów, no to ja zawsze się śmiałam, że Jason Statham to jest mój mąż. A z polskich aktorów właśnie cholera... Nie wiem. No dobra, zatrzymajmy się na Jasonie Stathamie. Tak. Ale musimy zajrzeć do tego naszego ogródka. Do naszego ogródka? Może być wokalista, jeśli ci będzie łatwiej. Dzimek. O tak, zgadzamy. Dzimek w ogóle był mic drop, koniec, dziękuję. Co byś mogła, co byś powiedziała 15-letniej sobie, gdyby oczywiście była taka możliwość? Powiedziałabym, że życie pisze tak niesamowite scenariusze, że nie ma co się nastawiać, nie ma co planować tak do jakoś mega no nie ma co planować, bo życie naprawdę pisze świetne scenariusze i jest w stanie cię zawsze zaskoczyć i żeby nie starać się przypodobać wszystkim, bo to nie jest możliwe. Twoja ulubiona piosenka na ten moment? Heat Waves, nie wiem czemu, ale Heat Waves, taka piosenka. Zanucisz nam albo zaśpiewasz kawałeczek, bo ja chyba nie kojarzę. Czekaj. jak to było? Czekaj. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Ty jeszcze tutaj wiesz, karierę wokalną. Przestań. To tam sobie skorygujemy potem w dźwięku. I ostatnie, zdrada. Wybaczyłabyś? To zależy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe, żeby stworzyć, żeby kontynuować w zdrowy sposób relacje pomimo zdrady, ale to trzeba naprawdę wiedzieć świadomie, znaczy trzeba wiedzieć, że jest się w stanie to wybaczyć, więc tutaj myślę, że na to wpływa milion albo miliard czynników, więc no ciężki temat. A ty co uważasz? No ja chyba nie. Ale to tak jak powiedziałaś, to jest tak złożone, że trudno powiedzieć. No ja jestem ogólnie osobą, która nie lubi się dzielić, szczególnie w tych sferach miłosnych. Znaczy nie lubię, no absolutnie nie dopuszczam, nie akceptuję czegoś takiego, ale wydaje mi się, że znając życie z perspektywy kobiety, która ma 34 lata i trochę już ludzi w swoim życiu poznała i sytuacji, w których ja się sama znalazłam, To wydaje mi się, że to wszystko zależy od sytuacji. To dopytam jeszcze, twoje serduszko zajęte? Nie.
wolne i w końcu mam wrażenie, że się coś otworzyło we mnie, bo przez to, że byłam przez ostatnie lata mocno zajęta, gdzieś tam sfokusowana na zupełnie innych rzeczach, to w tym całym pędzie zdałam sobie sprawę z tego, że w ogóle zapomniałam o tym, że istnieją mężczyźni, no ale ostatnio mi się udało to jakoś w głowie, na tym etapie w głowie odblokować, więc nie wiem, czy to wiosna, czy ten kolor włosów, ale miłość jest fajna generalnie, ja wierzę w miłość. Ja też. I jeszcze jedno pytanie, no bo po prostu same płyną mi do głowy. Randki z Tindera? Nigdy w życiu nie miałam Tindera i trochę mnie ten Tinder przeraża, bo kiedyś z koleżanką, jak gdyby robiłyśmy, no ona założyła Tindera, ja chciałam zobaczyć, jak to działa, więc swajpowałyśmy i sam ten fakt, że robisz to po prostu w pewnym momencie z automatu, sekunda na jednego człowieka, to nie jest dla mnie. No jednak człowiek to jest, no wiesz, no nie tylko wygląd. A poza tym za łatwo to przychodzi. Teraz patrząc na ludzi, którzy gdzieś tam spotykają się na randki z Tindera, z jednej strony znam pary, które się poznały przez internet i to jest super, ale z drugiej strony znam też osoby, które weszły w to tak głęboko, że jak gdyby no, już bardziej powierzchownie ludzi się nie da traktować, więc znowu trzeba mieć balans w tym wszystkim. No, skoro się u Ciebie wszystko pootwierało, to ja życzę Ci szczęścia, tak jak powiedziałaś, miłość jest piękna, Ty wierzysz w miłość. I co, do następnego wywiadu, dziękuję Ci bardzo. Do następnego wywiadu, cudownie się z Tobą rozmawiało, jak zwykle. Dziękuję. Cześć, z tej strony Michelle Jargal-Sajkan. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, wysyłam mnóstwo buziaków, zasubskrybujcie kanał Świat Gwiazd na YouTubie, na Instagramie, na TikToku i na wszystkich innych platformach.